Howard Phillips Lovecraft. Ustalenia dotyczące zmarłego Artura Germina oraz jego rodu. Życie jest doprawdy ohydne, na domiar złego zaś uchyla niekiedy zasłony pozorów i odsłania przed nami przebłyski diabolicznej prawdy, czyniące je tysiąckroć ohydnym. Nauka, której rewelacje zdążyły już wstrząsnąć nami do głębi, koniec końców przyniesie pewnie zgubę ludzkiemu gatunkowi. O ile rzeczywiście jesteśmy odrębnym gatunkiem, gdyby bowiem świat poznał skrywany przez nią w zanadrzu bezmiar nieodgadnionych zgróz, żaden śmiertelnik nie ostałby się przy zdrowych zmysłach. Gdybyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, postąpilibyśmy tak jak Artur German. Artur German zaś pewnej nocy oblał się naftą i podpalił. Zwęglonych jego szczątków nie złożono w urnie, nie wystawiono mu też nagrobka. Pewne dokumenty i zamknięty w pewnej skrzyni przedmiot sprawiły bowiem, że wolano o nim zapomnieć. Niektórzy spośród dawnych jego znajomych zaprzeczają w ogóle, jakoby ktoś taki kiedykolwiek istniał. Artur German poszedł na wrzosowisko i spalił się po tym, jak zobaczył ów przedmiot w skrzyni, świeżo sprowadzony z Afryki. To właśnie za sprawą tego przedmiotu, nie zaś swej osobliwej aparycji, Artur German targnął się na swoje życie. Mało kto cieszyłby się życiem, wyglądając tak osobliwie. Artur German był wszakże poetą, uczonym i nie dbał o takie błahostki. Po swych przodkach odziedziczył zapał do wiedzy. Sir Robert German, jego pradziadek, z tytułem baroneta, zyskał sławę jako antropolog, a prapradziadek, Sir Wade German, był jednym z pierwszych odkrywców okolic Konga. Pisał przebogate w wiedzę rozprawy o żyjących tam plemionach, zwierzętach i domniemanych zabytkach. Gorliwość, z jaką Wade oddawał się swym zainteresowaniom, graniczyła wręcz z manią. Jego książka, Spostrzeżenie na temat niektórych regionów Afryki, zawierała cudaczne domysły na temat istniejącej w prehistorycznym Kongu białej cywilizacji, została wszakże wyśmiana. W 1765 roku nieustraszony ów odkrywca został umieszczony w przytułku dla obłąkanych w Huntingdon. Szaleństwo u Germanów przechodziło z ojca na syna, też nikt nie żałował, że ród ów był tak nieliczny. Istotnie nie miał żadnych bocznych gałęzi i wygasł wraz z bezpotomną śmiercią Artura. Gdyby Artur miał dzieci, nie wiadomo, co mógłby zrobić, ujrzawszy przysłany w skrzyni przedmiot. Germanowie nigdy nie wyglądali prawidłowo, każdemu czegoś brakowało. Artur zaś wyglądał najgorzej. Jakkolwiek stare rodowe portrety w domu Germanów zaświadczają, że dawniej, jeszcze przed Sir Wade'em, zdarzały się wśród nich przystojne twarze. Szaleństwo zaczęło się niewątpliwie wraz z Sir Wade'em, który obłędnymi opowieściami o Afryce wzbudził niegdyś wśród swych nielicznych przyjaciół rozkosz pomieszaną ze zgrozą. Dostatecznym świadectwem owego szaleństwa była jego kolekcja afrykańskich trofeów, zawierająca okazy, jakich nie zbierałby i nie przechowywał żaden normalny człowiek. Jeszcze dobitniejszym zaś, kompletne odosobnienie, w jakim trzymał swoją żonę. Była ona, jak twierdził, córką poznanego w Afryce portugalskiego kupca i nie przepadała za angielskimi obyczajami. Razem z maleńkim synkiem urodzonym jeszcze w Afryce, towarzyszyła mężowi w długiej, najdłuższej wyprawie, wybrała się też na trzecią i ostatnią, z której już nie wróciła. Była osobą o ekscentrycznym i gwałtownym usposobieniu, to też nikt nigdy nie widział jej z bliska, nawet służba. Podczas krótkiego pobytu w Anglii zajmowała odległe skrzydło domu Germanów. Usługiwał jej zaś osobiście mąż. Najosobliwszą właściwością Sir Wade'a była właśnie dbałość o rodzinę. Gdy pojechał do Afryki, jedyną osobą, jaką dopuszczał do swego dziecka, była pewna wstrętna czarnoskóra Gwinejka. Wróciwszy zaś do domu po śmierci Lady German, całkowicie przejął opiekę nad synkiem. O tym, że przyjaciele Sir Wade'a uznają go za szaleńca, zdecydowały wszakże jego opowieści, snute zwłaszcza po kilku głębszych. W racjonalnym wieku XVIII człowiek światły powinien być na tyle rozsądny, by nie opowiadać o dziwnych i obłędnych rzeczach, jakie dane mu było ujrzeć pod kongijskim niebem, o gigantycznych murach i kolumnadach zapomnianego miasta, murszejących i porosłych winnymi pnączami,
O wilgotnych i cichych schodach z kamienia, wiodących nieskończenie w mroczną głąb otchłannych lochów, skarbców i niepojętych katakumb. Szczególnie niemądrze było roić o żywych istotach, być może nawiedzających to bezbożne starodawne miasto. W stworzeniach na poły dzikich, na poły ludzkich, tak bajecznych, że nawet Pliniusz opisałby je ze szczyptą sceptycyzmu. Istotach, które mogły pojawić się na świecie po tym, jak umierające miasto, z jego kolumnami i murami, lochami i obłędnymi rzeźbami, opanowały wielkie małpy. Po powrocie z ostatniej wyprawy, Sir Wade opowiadał jednak o tym z niesamowitą, zatrważającą wręcz swadą, zwłaszcza w gospodzie Knight's Head po trzecim kielichu. Przechwalał się znaleziskami, które przywiózł z dżungli i tym, że mieszkał w sobie tylko znanych zakątkach strasznych ruin. Wreszcie począł mówić o owych istotach w taki sposób, że zamknięto go w przytułku dla obłąkanych. Nie okazał wielkiego żalu, że znalazł się za kratami. W jego umyśle zaszła bowiem intrygująca zmiana. Od kiedy jego syn zaczął wyrastać z wieku dziecięcego, własny dom stał się dla Sir Wade'a miejscem coraz bardziej nienawistnym, aż wreszcie zaczął budzić w nim grozę. Zadomowił się na dobre w Knight's Head. Gdy zaś go zamknięto, okazywał wręcz coś na kształt wdzięczności, jak gdyby na wolności coś mu groziło. 3 lata później zmarł. Syn jego, Philip, był osobą doprawdy przedziwną. Jakkolwiek pod względem fizycznym bardzo przypominał ojca, wygląd i maniery miał tak ordynarne, że omijano go z daleka. Wbrew obawom nie odziedziczył po ojcu szaleństwa, był jednak wyjątkowo głupi. Miewał też wybuchy nieokiełznanej gwałtowności. Posturę miał skromną, lecz był ogromnie silny i niewiarygodnie zwinny. 12 lat po objęciu tytułu ożenił się z córką swego leśniczego, z pochodzenia, jak mówiono, cyganką, jakby jednak ów mezalians tudzież jego prostackie zwyczaje nie były dostatecznym powodem ogólnej odrazy, jeszcze przed narodzinami syna zaciągnął się na okręt wojenny jako zwykły marynarz. Po zakończeniu amerykańskiej wojny o niepodległość pływał ponoć na jakimś statku handlowym do Afryki. Swoją siłą i zwinnością we wspinaczce po wantach zaskarbił sobie nawet coś na kształt szacunku, jednak pewnej nocy, gdy jego statek kotwiczył u wybrzeży Konga, przepadł bez wieści. Osobliwość rodziny Jermynów stała się rzeczą ogólnie akceptowaną, lecz syn Filipa, Sir Robert Jermyn, nadał jej wymiar dziwny i tragiczny. Mimo pewnej dysharmonii w proporcjach ciała, Robert był wysoki i wcale przystojny, niepozbawiony tajemniczego, orientalnego wdzięku i już za młodu dał się poznać jako obiecujący badacz i uczony. To właśnie on pierwszy przebadał naukowo potężny zbiór pamiątek, który jego szalony dziadek przywiózł był z Afryki i który rozsławił Jermynów jako rodzinę o tradycjach odkrywczych i etnologicznych. W roku 1815 Sir Robert poślubił córkę 7. wicehrabiego Brightholma, która w krótkim czasie urodziła mu 3 dzieci. Najstarszego i najmłodszego nigdy wczak nie pokazano publicznie ze względu na wrodzoną ułomność ciała i umysłu. Przybity rodzinnymi nieszczęściami uczony szukał pociechy w zajęciach naukowych. Podjął także 2 długie wyprawy badawcze w głąb Afryki. W roku 1849 jego drugi syn Neville, osobnik wyjątkowo odpychający, łączący w sobie, jak się zdawało, grubiaństwo Filipa Jermyna z wyniosłością Brightholmów, uciekł z pospolitą tancerką. Uzyskał jednak ojcowskie przebaczenie, wróciwszy po roku. Już jako wdowiec, za to w towarzystwie malutkiego synka Alfreda, który później miał zostać ojcem Artura Jermyna. Przyjaciele rodziny twierdzili później, że to właśnie owa seria zgryzot doprowadziła Sir Roberta Jermyna do obłędu. Jakkolwiek do ostatecznej katastrofy przyczyniała się prawdopodobnie szczypta afrykańskiego folkloru. Będąc w podeszłym wieku, Sir Robert zbierał legendy plemion Onga, zamieszkujących rejony sąsiadujące z obszarem, który i on, i jego dziadek, badali w trakcie swych wypraw. Miał nadzieję, że uda mu się wyjaśnić zagadkę obłędnych opowieści Sir Wade'a o zaginionym mieście i mieszkającym w nich dziwacznych hybrydach. W osobliwych papierach swego szalonego przodka dostrzegł pewną konsekwencję, która mogła świadczyć o tym, że wyobraźnie jego pobudziły krążące wśród tamecznych ludów mity. 19 października 1852 roku
do domu Germynów przybył z wizytą odkrywca Samuel Seaton. Przybył ze sobą rękopiśmienne notatki poczynione w trakcie wizyt u Ongasów, z nadzieją, że znanego etnologa mogą zaciekawić pewne legendy o szarym mieście zamieszkanym przez Białego Boga i podległe mu plemię Białych Małp. Można przypuszczać, że w trakcie rozmowy ujawnił wiele szczegółów, lecz jakiej natury nie dowie się już nikt. Oto bowiem niespodziewanie rozpętała się seria zdarzeń tragicznych i odrażających. Sir Robert Germyn pojawił się samotnie w drzwiach biblioteki, pozostawiając za sobą uduszonego odkrywcę i nikt ktokolwiek zdołał go powstrzymać, pozbawił życia troje swych dzieci, ową niewidzianą przez nikogo dwójkę oraz syna, który niegdyś zasłynął haniebną ucieczką. Neville Germyn zginął w obronie swego dwuletniego synka, który najwidoczniej miał być kolejnym celem morderczego ataku oszalałego starca. Sir Robert został pojmany i po kilku nieudanych próbach samobójstwa, uparcie odmawiając wydania z siebie jakiegokolwiek artykułowanego dźwięku, w drugim roku pobytu w przytułku zmarł na apopleksję. Sir Alfred Germyn został baronetem i nie zdążył ukończyć czwarty rok życia, lecz swymi zamiłowaniami zadawał kłam szacheckiemu tytułowi. W wieku 20 lat przystąpił do trupy kabaretowej, a gdy miał 36, porzucił żonę i dziecko i dołączył do objazdowego amerykańskiego cyrku. Zakończył życie w sposób wyjątkowo makabryczny. Wśród cyrkowych zwierząt znajdował się potężny goryl o nietypowo jasnej sierści, który swą zdumiewającą łagodnością zaskarbił sobie wśród cyrkowego personelu znaczną sympatię. Goryl ów budził w Alfredzie Germynie osobliwą fascynację. Obaj często zasiadali naprzeciwko siebie i długo wpatrywali się w swoje oblicza przez pręty klatki. W końcu Alfred poprosił o możność zajęcia się tresurą zwierzęcia i uzyskawszy pozwolenie, radził sobie z tym tak świetnie, że wzbudził zdumienie wśród widzów i kolegów po fachu. Pewnego ranka w Chicago, gdy Alfred i goryl odbywali nadzwyczaj zręczną próbę pojedynku na pięści, małpa wyprowadziła mocniejszy niż zwykle cios, przynosząc jej trenerowi amatorowi uszczerbek nie tylko na ciele, ale i na godności. O tym, co zdarzyło się później, pracownicy największego widowiska świata opowiadają niechętnie. Nie spodziewali się, że usłyszą z ust Alfreda Germyna tak przeszywający, nieludzki wrzask i zobaczą, jak chwyta oburącz niezdarnego przeciwnika, ciska nim o podłogę klatki i z diabelską dzikością zatapia zęby w jego kudłatym gardle. Goryl dał się zaskoczyć, ale nie na długo. Nim właściwy treser zdążył cokolwiek uczynić, z nieszczęsnego baroneta pozostał już tylko nierozpoznawalny zewłok. Arthur Germyn był synem Alfreda Germyna i szansonistki kabaretowej nieznanego pochodzenia. Gdy Alfred uciekł do cyrku, żona jego wprowadziła się wraz z dzieckiem do domu Germynów, gdzie nie było już nikogo, kto mógłby sprzeciwić się jej obecności. Jak się okazało, miała pewne pojęcie o tym, co przystoi szlachcicowi i dopilnowała, by jej syn zdobył najlepsze wykształcenie, na jakie tylko pozwalały mu ograniczone rodzinne fundusze. Rodowy majątek zdążył niestety znacznie stopnieć, dwór popadł w pożałowania godną ruinę, lecz młody Arthur uwielbiał stare domostwo i wszystko, co w nim się znajdowało. Nie przypominał żadnego ze swych przodków, był bowiem poetą i marzycielem. Niektórzy sąsiedzi, znający opowieści o niewidzianej przez nikogo portugalskiej żonie Sir Wade'a, uznali, że w Arturze niechybnie odzywa się jego południowe pochodzenie. Więcej wszelako było takich, którzy pokipiwali z jego wrażliwości na piękno, uważając, że odziedziczył je raczej po matce, osobie o niejasnym statusie społecznym. Poetyczna delikatność Artura zwracała uwagę tym większą, że przejawiał ją młodzieniec o wyjątkowo ordynarnej aparycji. Dziwaczny i nieco odstręczający pokrój nie był rodzinie Germynów rzadkością. Przypadek Artura był wszakże uderzający. Właściwie trudno było stwierdzić, do czego jest podobny. Lecz rysy i wyraz twarzy w połączeniu z długością ramion sprawiały, że widząc go po raz pierwszy, trudno było opanować dreszcz odrazy. Niedostatki wyglądu natura wynagrodziła Arturowi subtelnością umysłu i charakteru. Młodzieniec był mądry i wszechstronnie uzdolniony. W Oksfordzie dostąpił największych zaszczytów i wydawało się, że wskrzesi dawną chwałę Germynów jako światłego rodu. Jakkolwiek przejawiał raczej temperament poetycki niż naukowy, zamierzał kontynuować etnologiczną i antykwaryczną działalność swych przodków, wykorzystując doprawdy cudowne, choć dziwaczne afrykańskie zbiory Sir Wade'a.
często oddało się fantastycznym rojeniom o prehistorycznej cywilizacji, w którą tak święcie wierzył szalony odkrywca, i układał niezliczone opowieści o zamarłym mieście w dżungli, pojawiającym się w co obłędniejszych ustępach jego pism. Mgliste wzmianki Sir Wade'a o zagadkowej, niesłychanej rasie leśnych hybryd budziły w nim osobliwe uczucie fascynacji pomieszanej ze zgrozą. Arthur snuł rozmaite przypuszczenia co do genezy owej fantazji. Starał się też rzucić nieco światła na świeższe dane, jakie jego dziadek i Samuel Seaton zebrali wśród Ongasów. W roku 1911, po śmierci matki, Sir Arthur Jermyn postanowił rozwinąć swoje badania na niespotykaną pierwej skalę. Sprzedał część swojej posiadłości, za uzyskane tą drogą fundusze zorganizował ekspedycję i pożeglował do Konga. Na miejscu ułożył się z belgijskimi władzami, wynajął grupę przewodników i spędził rok na terenie zamieszkanych przez plemiona Onga i Kaliri. Informacje, które udało mu się zebrać, przeszły jego najśmielsze oczekiwania. Kalirisom przewodził sędziwy wódz Mwanu, obdarzony nie tylko doskonałą pamięcią, ale i wyjątkową inteligencją. Mwanu interesował się także starymi legendami i potwierdził wszystkie znane Arturowi opowieści, uzupełniając je własną, przekazaną mu przez przodków wersją mitu o kamiennym mieście i białych małpach. Wódz twierdził, że leśne hybrydy wyginęły. Przed wielu laty zgładziło je wojownicze plemię Nbangus. Plemię to nie tylko wycięło w pień mieszkańców starego miasta i zburzyło większość budowli, ale osiągnęło też główny cel swego najazdu, czyli przywłaszczyło sobie obiekt kultu owych dziwnych istot. Wypchane ciało białej małpiej bogini, zgodnie z tradycją kongijskich plemion, uosabiającej postać rządzącej niegdyś w mieście księżniczki. Czym właściwie było owe małpoludy, Mwanu nie miał pojęcia. Sądził jednak, że to właśnie one wniosły kamienne miasto. Jermyn nie miał podstaw, by snuć na ich temat jakiekolwiek domysły, lecz po dokładniejszej interrogacji udało mu się usłyszeć od wodza barwną legendę o wypchanej bogini. Małpia księżniczka poślubiła mianowicie wielkiego białego boga, który przybył z zachodu. Oboje przez długi czas sprawowali nad miastem wspólne rządy, lecz gdy urodził im się syn, zabrali go i wyjechali. Później biały bóg i księżniczka wrócili, a po śmierci księżniczki boski małżonek zmumifikował jej ciało i złożył je w olbrzymim kamiennym grobowcu, który następnie stał się miejscem jej czci. To uczyniwszy, wyjechał. W tym miejscu legenda zaczynała się rozszczepiać na trzy różne wersje. Jedna głosiła, że nic więcej się nie wydarzyło, poza tym, że wypchana bogini zaczęła symbolizować wyższość plemienia, które akurat było w jej posiadaniu. Dlatego właśnie porwali ją Nbangusi. Zgodnie z wersją drugą, bóg powrócił i skonał u stóp swej zmumifikowanej małżonki. Wersja trzecia głosiła, że powrócił jej syn, osiągnąwszy pełnię wieku męskiego, lub może małpiego czy boskiego, lecz nieświadom własnej tożsamości. Trzeba przyznać, że obdarzone wyobraźnią dzikusy wycisnęły z wymyślonej legendy ile tylko się dało. Arthur Jermyn nie wątpił już ani trochę, że opisane przez Sir Wade'a miasto istniało naprawdę. I nie zdziwił się, gdy w początkach roku 1912 udało mu się wreszcie odnaleźć jego szczątki. W legendach wyolbrzymiano nieco rozmiary miasta, wszelako mnogość kamiennych ruin świadczyła o tym, że nie była to zwykła murzyńska wioska. Niestety nie udało się znaleźć żadnych rzeźb, skromne zaś środki, jakimi dysponowała ekspedycja, nie pozwoliły na podjęcie dokładniejszych badań. Odkryto jedynie korytarz, który ponad wszelką wątpliwość prowadził do wspomnianego przez Sir Wade'a systemu lochów. Jermyn wypytywał wszystkich okolicznych wodzów o białe małpy i wypchaną boginię. Dopiero jednak w rozmowie z Europejczykiem udało mu się potwierdzić informacje uzyskane od Mwanu. M. Verharen, belgijski agent handlowy stacjonujący w faktorii nad rzeką Kongo, twierdził, że jest w stanie nie tylko zlokalizować, ale i zdobyć wypchaną boginię. Potężni niegdyś Nbangusi byli teraz potulnymi poddanymi króla Belgii, Alberta, i drona perswazja powinna wystarczyć, by rozstali się z uprowadzonym przed laty makabrycznym bóstwem. Jermyn odpływał wtedy do Anglii przepełniony radosną nadzieją, że w ciągu kilku miesięcy otrzyma bezcenny etnologiczny okaz, potwierdzający najobłędniejsze opowieści jego prapradziadka. A raczej najobłędniejsze spośród tych, jakie zdarzyło mu się słyszeć. Dziedzice majątków sąsiadujących z posiadłością Jermynów być może znali opowieści jeszcze bardziej niewiarygodne,
przekazywane im przez przodków, którzy pijali z Sir Wade'em w Knight's Head. Arthur Jermyn czekał cierpliwie na przysyłkę od Amber Harena, coraz dogłębniej studiując rękopisy swego szalonego przodka. Poczuł, że łączy go z nim silna więź, przeto nie tylko badał owoce afrykańskich wyczynów Sir Wade'a, ale zaczął też poszukiwać śladów jego życia osobistego w Anglii. Ustnych przekazów o tajemniczej, trzymanej w odosobnieniu dziedziczce było w bród, lecz w całym domu nie pozostał po niej ani jeden ślad materialny. Jermyn próbował dociec, co też mogło sprawić, że Sir Wade tak skrzętnie ukrył ponoć córkę portugalskiego kupca. Jako kobieta praktyczna i powierzchownie znająca czarny ląd, z pewnością pokpiwała sobie z męża, gdy bajał o tym, co widział we wnętrzu kontynentu. Sir Wade nie był zaś mężczyzną, który puszcza takie rzeczy płazem. Zmarła w Afryce. Zapewne mąż zaciągnął ją tam, by na własne oczy przekonała się, że mówił prawdę. Arthur folgował sobie w domysłach. Zdawał sobie jednak sprawę, że półtora stulecia po śmierci obojga przodków snucie takich domniemań jest zajęciem raczej jałowym. W czerwcu 1913 roku przyszedł list od Amber Harena. Belk donosił, że znalazł wypchaną boginię i zapewniał, że jest to przedmiot doprawdy nadzwyczajny. Przedmiot, którego jako laik nie jest w stanie sklasyfikować. Tylko uczony mógłby stwierdzić, czy jest to mumia ludzka, czy też małpia. Rozróżnienie owo mogło zaś być w tej mierze trudne, że zachowała się w nie najlepszym stanie. Czas i kongijski klimat nie obchodzą się zbyt łaskawie z mumiami, zwłaszcza tak amatorsko spreparowanymi. Małpia księżniczka miała na szyi łańcuszek z pustym medalionem ozdobionym rodowym herbem. Najwidoczniej Nbangusi zabrali go jakiemuś nieszczęsnemu podróżnikowi i zawiesili jej na szyi jako amulet. Komentując rysy twarzy bogini, Amber Haren pozwolił sobie na kuriozalne porównanie. Czy raczej w żartobliwy sposób zastanawiał się, jakie też zrobią one wrażenie na jego korespondencie. Był jednak na tyle zainteresowany naukowymi aspektami znaleziska, że nie rozpisywał się o tym zbyt szeroko. Najważniejsze, że wypchana bogini została już należycie zapakowana i powinna dotrzeć do Jermyna około miesiąca po otrzymaniu listu. Skrzynia przybyła do domu Jerminów 3 sierpnia 1913 roku. Dostarczono ją po południu i niezwłocznie wniesiono do dużej komnaty mieszczącej zbiór afrykańskich eksponatów urządzony przez Sir Roberta i samego Artura. O tym, co zdarzyło się potem, najlepiej zaświadczą relacje służby oraz zbadane później rzeczy i dokumenty związane ze sprawą. Najbardziej obszerna i spójna opowieść pochodzi od kamerdynera Semsa, człowieka sędziwego i godnego zaufania. Wedle jego słów Arthur Jermyn wyprosił wszystkich z komnaty i został sam na sam ze skrzynią. Dochodzące zza zamkniętych drzwi uderzenia młotka i dłuta świadczyły o tym, że nie zwlekał z jej otwarciem. Przez pewien czas nie było słychać nic ponadto. Jak długo, Sems nie umiał określić, lecz z pewnością nie dłużej niż kwadrans. Nagle rozległ się przerażający wrzask, bez wątpienia Jermyna. Po chwili zaś młodzieniec wyłek z komnaty i rzucił się w stronę głównego wyjścia z domu, jak gdyby ścigał go ohydny wróg. Wyrazu jego twarzy, która nawet spokojna wyglądała dostatecznie upiornie, nie da się opisać. Tuż przed drzwiami Arthur zatrzymał się, jak gdyby tknięty nagłą myślą, zawrócił napięcie i zniknął na schodach do piwnicy. Osłupiała służba zgromadziła się u ich szczytu i czekała, lecz pan już się nie pojawił. Z dołu dochodziła tylko jedynie silna woń nafty. Gdy zapadł zmierzch, chłopiec stajenny usłyszał grzechot zamka w drzwiach, wiodących z piwnicy wprost na dziedziniec. Po chwili zaś ujrzał, jak lśniący od stóp do głów i cuchnący naftą, Arthur Jermyn przemyka się pod ścianami, a potem znika na otaczających dwór czarnych wrzosowiskach. Wówczas wszyscy ujrzeli coś, co przejęło ich najwyższą grozą. Na wrzosowisku błysnęła iskra, buchnął płomień i w niebo wystrzeliła kolumna ludzkiego ognia. Ród Jermynów przestał istnieć. Powód, dla którego nie zebrano i nie pogrzebiono zwęglonych szczątków Arthura Jermyna, odkryto później. Była nim głównie przesłana w skrzyni istota. Wypchana bogini, przegniła i spróchniała, przedstawiała sobą widok obrzydliwy. Ponad wszelką wątpliwość była to jednak zmumifikowana małpa nieznanego gatunku, mniej owłosiona niż wszelakie znane małpy i nieskończenie bliższa gatunkowi ludzkiemu. W istocie bliska wręcz wstrząsająco. Dokładny opis nie byłby zbyt przyjemny, trzeba jednak wspomnieć o dwóch istotnych szczegółach. W podrażający sposób odpowiadają one bowiem niektórym zapiskom afrykańskich wypraw Sir Wade'a,
oraz kongijskim legendom o białym bogu i małpiej księżniczce. Szczegóły owe są następujące. Po pierwsze, herb na pustym medalionie był herbem Germynów. Po drugie, żartobliwa sugestia Enver Harena na temat czyjegoś podobieństwa do zasuszonej twarzy dotyczyła, co objawiło się najwyższą upiorną grozą zwyrodnienia, nikogo innego jak tylko Artura Germyna, wrażliwego prapraprawnuka Sir Wade'a Germyna i jego nieznanej żony. Przedstawiciele Królewskiego Instytutu Antropologicznego spalili mumię, medalion wrzucili do studni, niektórzy zaś z nich zaprzeczają, jakoby Artur Germyn kiedykolwiek istniał.